Bardzo lubię ten most z kłódkami. Te kłódki są dla mnie symbolem wierności i trwałości. Są związane z takim naszym ludzkim pragnieniem, tęsknotą za więziami, które są trwałe, które są satysfakcjonujące, za przeżywaniem wspólnoty. I kiedy popatrzeć, ile tych kłódek jest, mogłoby się wydawać super, ale statystyki nie są takie wspaniałe. Każdego roku około 60 tysięcy tego typu kłódek trzeba byłoby rozciąć, bo tyle małżeństw się rozpada. A obawiam się, że nawet w tych, które się nie rozpadły, w rzadko którym ludzie przeżywają prawdziwą wspólnotę i głębokie, satysfakcjonujące więzi. Ktoś mógłby zapytać, czego brakuje? I to jest bardzo dobre pytanie. Ja też mam swoją kłódkę, ale ona jest inna niż pozostałe. Jest na niej taki napis, którego nie znajdziecie na żadnej innej kłódce. Kai to po grecku i, spójnik. Tak jak na różnych kłódkach jest napisane Adam i Grażyna, Marek i Anna i tak dalej, i tak dalej. I o tym tajemniczym i napisał apostoł Paweł w liście do Koryntian. Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie. Tak, iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Zapomniałem powiedzieć, że ta kłódka ma też swoją drugą stronę. Ktoś mógłby pomyśleć, no apostoł Paweł pisze o czymś, co wspaniale pasuje do tematu. Pisze, że Bóg jest wierny, że jest wierny naszym ludzkim planom, naszym pomysłom, naszym marzeniom. A chodziło tak naprawdę o to, że chrześcijanie w Koryncie nic nie zrozumieli z tego, do czego Bóg powołuje, o co Bogu tak naprawdę chodzi. I dlatego Paweł pisze, że Bóg, który powołał was do jedności w Jezusie Chrystusie, on będzie do tego dążył. Chociaż, i taki był problem w Koryncie, chociaż walczycie ze sobą, wykorzystujecie dary, jakie macie przeciwko sobie, ciągacie się po sądach, nie rozumiecie, o co chodzi z poprawnym życiem w sferze seksualnej i w wielu innych, to pomimo tego Bóg wzywa do jedności. I podobnie jest w naszych różnych dzisiejszych sytuacjach, jeśli chodzi o małżeństwo, o kościoły, że my nie rozumiemy, jaką rolę odgrywa to i. Chcemy, żeby to nasz interes, nasze sprawy były najważniejsze. I przez to tracimy to, co może pomóc w tym, żeby naprawdę powstała jedność, powstała wspólnota, za którą tak naprawdę tęsknimy. I w tej wspólnocie, w uczeniu się jej, może nam pomóc Bóg, który jest jednym w trzech osobach, który w sobie zawiera tajemnicę tego, czym jest prawdziwa wspólnota. I wtedy taka właśnie kłódka jak tutaj, która pokazuje, że ta tajemnica przede wszystkim jest widoczna w Jezusie Chrystusie i On w nią prowadzi, może pomóc, żeby przypięcie jej symbolicznie nie było końcem, ale było początkiem wspaniałej przygody odkrywania, jaką wspólnotę, jakie więzi może tworzyć Bóg pomiędzy ludźmi i z ludźmi.